mamy internet, to jednak podróż obrazów te i z powrotem przez dziwne zakamarki, kable, miejmy nadzieję, że tylko kable, trochę się przedłuża i te kilkanaście sekund zawsze jest opóźnienia. Mam nadzieję, że mnie widać. Bardzo bym prosił o potwierdzenie w komentarzach, czy rzeczywiście już obraz macie i czy macie dźwięk, czy on jest dobry. No jednak to jest live, ma swoje prawa niestety. Ile byśmy nie dopracowywali, tyle zawsze jakiś wypadek się może zdarzyć. Dzisiejszy temat to jest temat o zgłaszaniu błędów. Zgłaszanie błędów jest tak na dobrą sprawę nadużyciem semantycznym, dlatego że tak naprawdę czy my jako testerzy zgłaszamy błąd, czy my jesteśmy przekonani o tym, że zgłaszamy naprawdę błąd? No więc trochę trzeba to odczarować i troszeczkę rozdzielić na czworo czy na troje. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Wiem, że to jest taki temat, który obchodzi wszystkich testerów, tak? Jak zgłaszać błędy, jak robić to dobrze. Ale właśnie najpierw zajmijmy się tym słowem błąd. Pewnie wszyscy tutaj, albo prawie wszyscy mają certyfikat CTFL, ten certyfikat podstawowy. Cokolwiek by o nim nie mówić, można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać, popierać, nie popierać, ale parę rzeczy podstawowych dobrze ustawia. I dobrze ustawia na przykład pojęcie błędu. Tam w CTFL-u jest tak, że jest pomyłka, potem jest defekt i jest awaria. Awarię obserwuje tester, który wykonuje testy. Pomyłkę ewentualnie obserwuje ten ktoś, kto, nie pomyłkę, przepraszam, tylko defekty obserwuje ktoś, kto debuguje albo ktoś, kto czyta dokument. I teraz tak, co my tak naprawdę zgłaszamy? No nie wiemy, czy zgłaszamy błąd, bo czy to jest błąd, to się dopiero okaże po tym, jak zostanie to przeanalizowane. I CTFL, i nie tylko, wiele standardów, na przykład ITIL, nie mówią o błędach, nie mówią o awariach, mówią o incydentach albo o anomaliach. I to jest tak naprawdę to, co zgłaszamy. My zgłaszamy incydent, opisujemy ten incydent, albo zgłaszamy anomalię. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, to możecie sobie zobaczyć w słownikach, jaka jest definicja anomalii czy incydentu. One są bardzo podobne, tam mają słownictwo, ale różne słowa, różnymi słowami jest wyrażone chyba to samo. I generalnie anomalia, zwłaszcza w testach, to jest coś, co się testerowi nie podoba. Tak? Wykonuję przypadek testowy, robię testy eksploracyjne, nie wiem, puszczam automat i coś jest nie tak. Tak, moim zdaniem jako testera wykonującego testy coś jest nie tak. Więc jest to dla mnie anomalia, tak, coś nienormalnego, więc ja zaczynam opisywać tę anomalię, zaczynam opisywać ten incydent. Czy to rzeczywiście jest incydent, czy to rzeczywiście jest anomalia? Przepraszam, incydent, anomalia jest, bo mi się nie podoba. Czy to rzeczywiście jest błąd? No to dopiero się okaże po analizie. Więc jakby pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to właśnie to, że pamiętajcie, mówimy kolokwialnie, zgłaszamy błędy, tak? Robię raport błędu, robię ticket, tam jest mnóstwo nazw na to, co zgłaszacie, ale tak naprawdę miejcie w głowie to, że zgłaszacie anomalię, albo zgłaszacie incydent, tak? Czyli zgłaszacie coś, co wam się nie podoba. No i bardzo dobrze, bo jesteście testerami, żeby rzeczy, jak wam się podobają, no to testy no, zaliczamy, a jak coś nam się nie podoba, no to testy failujemy, no i już. Dobra, jak już się z tym rozprawiliśmy i wiemy, że zgłaszamy tak naprawdę, jak to powiedziała jedna z moich koleżanek, podejrzenie awarii, a nie samą awarię, nie sam błąd, no to zastanówmy się chwilę, jak to dobrze zgłosić. I ja tutaj chciałem przede wszystkim zacząć od takiego, moim zdaniem, nieprofesjonalnego podejścia, może inaczej, nie w pełni profesjonalnego, tak, bo to, co za chwilę będę mówił, to są rzeczy, które są wartościowe, ale dla wielu testerów nie są wystarczające i od tego chciałbym zacząć, dlatego że
wielu testerów bierze udział w testach akceptacyjnych, a na testy akceptacyjne bardzo często przychodzą ludzie, którzy nie są zawodowymi testerami. I oczywiście od testerów zawodowych możemy wymagać dużo. Ja za chwilę powiem też, co można wymagać od testerów zawodowych, ale od testerów niezawodowych nie można za dużo wymagać. I jeżeli się nie wymaga w ogóle, tak, nawet nie za dużo, to wychodzą przeróżne rzeczy. W cudzysłowie głupsze zgłoszenie błędu, jakie dostałem, jak razem z jednym z klientów robiliśmy testy akceptacyjne, było brak przycisku OK. No i tyle, tak? I to było całe zgłoszenie. Brak przycisku OK bez niczego. Ja nawet wtedy się zawziąłem, bo nie można tak zgłaszać błędów. Ja się nawet wtedy zawziąłem i przejrzałem całą aplikację. Ona nie była duża, miała kilkanaście okienek. Przejrzałem okienko po okienku i w żadnym z tych okienek nie brakowało przycisku OK. Nie wiem. Do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, kiedy i gdzie tego przycisku brakowało. Ale to jeszcze nie jest szczyt możliwości. Jak na szkoleniu opowiadam właśnie o zgłaszaniu błędów i opowiadam tę historię o tym brak przycisku OK, no to dostałem taką historię, to nie jest moja historia, ale bardzo dobra. Ktoś dostał zgłoszenie od klienta, to już było na produkcji, to nie było w trakcie testów, zgłoszenie zatytułowane "Macie błąd, wy już wiecie gdzie, kropka". I to było wszystko. No dobra. No i co dalej? No bo najważniejszą rzeczą związaną ze zgłaszaniem błędów jest to, żeby zgłoszenie było actionable. Tak, to angielskie słowo. Jeżeli macie lepsze słowo po polsku, bo ja nie znalazłem lepszego tłumaczenia, to chętnie jednowyrazowe, bo wielowyrazowe to tak na dobrą sprawę actionable oznacza, że takie, z którym da się coś zrobić. Tak, ja to tak tłumaczę zawsze na szkoleniach. I tutaj, jeżeli macie jedno słowo, jedno dobre tłumaczenie, jednowyrazowe, to chętnie przyjmę, bardzo bym poprosił o napisanie. Jeżeli macie lepsze tłumaczenie niż to takie rzecz, którą można coś zrobić, tak, actionable, to też chętnie przyjmę, bo mówię, nie lubię anglizmów używać, czy anglicyzmów, więc jak mówimy po polsku, no to mówmy po polsku. Więc tutaj właśnie, wracając do tego błędu, tak, macie błąd i już wiecie, i wiecie gdzie, nie? No to co można zrobić z takim zgłoszeniem? No oczywiście tester może podłożyć dowolny błąd pod to i będzie super, tak? Bo testerzy wiedzą, gdzie są błędy, większość z nich zgłosili i okej. Ale generalnie jakbyśmy coś takiego wysłali do dewelopera, no to pewnie nie jest to actionable, tak? Nie da się z tym nic zrobić. Co więc zrobić, żeby zgłoszenie błędu, anomalii czy incydentu było actionable, tak? Czy było takie, z którym można coś zrobić? Ja to tłumaczę tak, ludziom nieprofesjonalnym oczywiście. Zgłoszenie powinno składać się z trzech części. Pierwsza rzecz to, co robiłem, druga, czego się spodziewałem i trzecia, co dostałem. Tak, to są trzy elementy składowe zgłoszenia, które muszą się znaleźć w opisie zgłoszenia. Nieważne, czy jesteście profesjonalnymi testerami, czy jesteście nieprofesjonalnymi testerami, czy pracujecie z nieprofesjonalnymi. Jeżeli błąd ma być actionable, to każdy ma zgłosić w ten sposób. I dobrze jest, jeżeli zaczynacie testy akceptacyjne, zrobić na początku takie 15-20-minutowe szkolenie, i żeby pokazać dokładnie, że po pierwsze, każde zgłoszenie musi być takie, żeby ktoś, kto je weźmie, mógł coś z nim zrobić, tak? Oni, programista nie siedzi w waszej głowie, analityk nie siedzi w waszej głowie, nie siedzi w głowie użytkownika i nie wie, że co macie na myśli, tak? A to zgłoszenie według tej potrójnej metody, co robiłem, co chciałem dostać i co dostałem, no to jest jak najbardziej actionable, tak? Albo przynajmniej takie, w którym można wiedzieć, że o co się dopytać. Taki success story z tym związany jest, nasz success story jest, jak pomagaliśmy Urzędowi Komunikacji Elektronicznej w odbiorach jednego z ich systemów. To już było parę lat temu.
Urząd Komunikacji Elektronicznej ma fachowców, którzy wiedzą, co chcą od systemów, ale ci fachowcy nie są testerami, więc poprosili o wsparcie w testach. Tam było około tygodnia czy dwa tygodnie testów. Przychodzili ludzie z UKE do laboratorium, oni testowali i mieli zgłaszać. Tam było postawione to wszystko na JIR-ze i te błędy były zgłaszane na JIR-ze z którymś z dodatków. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, chyba z TestFlow. I jak rozmawialiśmy o tym, jak to zorganizować, no to od strony zgłaszania został zrobiony właśnie template, czyli każda osoba, która klikała po tej aplikacji, która była odbierana, jeżeli coś jej się nie podobało, jeżeli występowała jakaś anomalia, no to klikała w przycisk zgłoś nowy błąd i od razu w opisie pojawiały się trzy gwiazdki. Pierwsza gwiazdka, co robiłem, druga gwiazdka, co mi się zdarzyło, tak, i trzecia gwiazdka, co mi się miało zdarzyć, tak, czego się spodziewałem. I w ten sposób firma, która dostarczała to oprogramowanie, jak dostawała takie błędy, no to już coś mogła z tym zrobić. Także pamiętajcie, widzę, że tutaj nikt actionable nie przetłumaczył lepiej. Okej, ale jeżeli macie jakiekolwiek inne komentarze, to zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pytania jakieś doszczegóławiające albo się nie zgadzacie ze mną, to też zapraszam. I w tym miejscu tak chciałem zakończyć tę część nieprofesjonalną. Podsumuję ją jeszcze, że tą to jest mało profesjonalną, tak, bo zawodowy tester, jak powiedziałem, powinien zgłaszać więcej. I czyli jeszcze raz. Błędy powinny być takie, z którymi można coś zrobić. Actionable. Namierzalny. Okej. Dostałem namierzalny. A namierzalny, czyli analizowalny. Okej, dobra, trochę bardzo dziękuję. Troszeczkę chyba jeszcze tego. Pytanie, czy namierzenie błędu, czy analiza błędu jest jedyną rzeczą, którą można zrobić, czy namierzalny. Znaczy, dobra, już wiem. Bo pamiętajcie to, co mówiłem na początku. Jeżeli zgłaszamy anomalię, to ta anomalia nie musi być błędem. Wobec tego, jeżeli to ona rzeczywiście będzie błędem, to namierzalny, dziękuję Beacie, bardzo, bardzo pasuje. Tylko błąd, czy zgłoszenie, które wpisujemy, czym ono może być? No, może być błędem, tak jak powiedziałem, ale jeżeli nie jest błędem, no to nie będzie namierzalne, a może być na przykład change requestem, tak? Może być to żądaniem zmiany, o tak się to po polsku mówi, i to wtedy nie jest namierzalne, tak? Wtedy już jest do przeanalizowania. Może być pomyłką testera. Procesowalny. Okej, o co nie dostałem, dziękuję. Procesowalny lepiej. Tak, to jest bliższe. Tak, wiem, że to jest neologizm, ale no jakby no, mamy XXI wiek, tak, jesteśmy w IT, w zawodzie przyszłości, więc generalnie możemy sobie pozwolić. No, jak już testerzy wymyślili jarzmo testowe, no to procesowalny mi się bardziej podoba. Dobra, procesowalny kupuję. Dzięki bardzo. I zobaczymy, jak mi wejdzie w ten błąd procesowalny. Dobra, spróbuję się przyzwyczaić, będę używał, więc może się przyjmie. To procesowalny jest o tyle lepsze, że niezależnie od tego, czy to będzie change request, tak, czy to będzie pomyłka testera w wykonaniu, czy to będzie pomyłka w przypadku testowym na przykład, czy to będzie faktycznie awaria środowiska, nie musi być awaria software'u, tylko może być awaria, bo prąd padł, tak, albo koparka przejechała kabel, czy tam coś jeszcze, piorun walnął, no to wtedy też oprogramowanie nie działa, wtedy też się zdarzają anomalie i one są procesowalne. Tak, nie wszystkie są namierzalne, procesowalne jest bardziej ogólne. Dobra, także jak widzicie, tutaj wiele rzeczy się może wydarzyć testerowi, wiele rzeczy tester może jakby zobaczyć i wiele rzeczy mu się może nie podobać i nie zawsze ma rację, tak? Jeżeli tester w poniedziałek rano przychodzi do pracy po ciężkim weekendzie, no to bardzo wiele rzeczy może mu się nie podobać. Bardzo, bardzo. No i jeżeli zacznie je wszystkie zgłaszać, i to nie wszystkie będą błędami.
Swoją drogą, takie pytanie mi właśnie przyszło do głowy. Jak tester zgłasza błędy i nie wszystkie są błędami, no to jaka jest akceptowalna liczba błędów, które nie są błędami? Na jednym szkoleń uczestniczki opowiedziały mi, że u nich status błędu, który nie jest błędem, nazywa się inwalid. Nie wiem, czemu akurat to była polska firma, czy no, polska instytucja, więc inwalid, i one to przekształciły na inwalida, i tam u nich straszny niehonor dla testerów było takie zgłaszanie tych inwalidów. Więc ja wam powiem, jaka jest moja granica tych ilości pomyłek, które wybaczamy w cudzysłowie testerowi. Jeżeli macie jakieś inne u siebie w organizacjach, to też proszę o komentarz, bo to jest liczba, którą wziąłem kiedyś gdzieś od chyba z test menedżera z materiałów Rexa Blacka, o ile dobrze pamiętam. Rex to doświadczony konsultant, doświadczony tester. On ma taką zasadę, że 5% błędów może być zgłoszona źle przez, powiedzmy, jednego człowieka, czy generalnie przez zespół. Jeżeli więcej niż 5%, a 5% oznacza jeden błąd na 20, czyli jeżeli więcej niż raz na 20 razy tester się myli, czy tester nie ma racji zgłaszając błąd, to już należy się martwić. Taka jest reguła Rexa Blacka. Jeżeli macie jakieś inne, to poproszę, to chętnie przyjmę, bo to jest jakaś tam wiedza subiektywna, konsultancka Rexa i można jej ufać, można jej nie ufać. Mnie się sprawdziła, muszę powiedzieć. Dlaczego mnie się sprawdziła? Dlatego, że jeżeli chcecie zgłosić błąd i być pewnymi, że to jest rzeczywiście błąd, to trzeba test powtórzyć. No i teraz, można test powtórzyć bardzo dokładnie, można dokładnie, można trochę dokładnie. No i w tym momencie pojawia się problem. Ile czasu powinniśmy poświęcić na powtórzenie testów, żeby być super pewnym, że błąd jest rzeczywiście błędem, że ta anomalia, którą widzimy, jest spowodowana defektem w systemie. No i tutaj trzeba to jakoś wyważyć, bo jeżeli będziecie tych inwalidów, oczywiście te błędy złe, będziecie strasznie, strasznie rugować, to połowę czasu będziecie dwa razy więcej czasu testować, bo będziecie każdy test robić dwukrotnie, żeby być super pewnym, że test przeszedł albo nie przeszedł. To nie tędy droga. Dlatego dajmy sobie pewien luz. Tak? Tester się może mylić. 5% pomyłek testera jest akceptowalnych raz na 20 razy. To 5 to raz na 20 razy też nie jest dużo. No ale wystarczająco, no jesteśmy w końcu ludźmi, którzy dbają o jakość. Dobra, jeszcze od Beaty dostałem, dobra, zaraz wrócę, dokończę tylko o tych procentach. Jeżeli damy sobie trochę luzu, to wtedy testy idą. Z jednej strony nie mamy za dużo pracy z tym, żeby błędy testy powtarzać i błędy sprawdzać, a z drugiej strony nie mamy, czy deweloperzy, czy analitycy nie mają za dużo czasu, nie spędzają za dużo czasu na tym, że zgłoszony błąd został źle. Bo pamiętajcie, błąd, który jest tutaj, Beata mi podesłała, wykonalny. Wykonalny mi trochę nie pasuje, ale to już kwestia, co znaczy wykonywać, tak, w tym wypadku i co my wykonujemy. Więc tak, actionable to kalka z angielskiego faktycznie byłaby wykonalny, aczkolwiek no właśnie tutaj gubi się to, co wykonujemy. Tutaj błąd raczej się nie wykonuje i on nie jest wykonywalny, to procesowalny jest troszeczkę moim zdaniem lepszym. No dobra, ale wracając, bo się zgubiłem. Czyli z jednej strony szanujmy swój czas, ale z drugiej strony szanujmy też czas ludzi, którzy będą potem te zgłoszenia, analizowali, te zgłoszenia incydentów, zgłoszenia błędów będą analizowali. I dlatego te 5%. Okej. To jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co zasadniczo profesjonalny tester powinien zgłaszać. I tutaj wychodzi dużo, dużo więcej rzeczy i tak naprawdę powinniście się dogadać w projekcie, które pola w zgłoszeniu błędów są istotne, a które nie są istotne. Na pewno bardzo istotny jest tytuł.
To jest number one, to jest pierwsza rzecz, którą należy zgłosić, dlatego że bardzo często pracujemy z listami błędów. I wtedy, jak błąd nie ma dobrego opisu, czy dobrego tytułu, no to w tym momencie też cała lista jest niezarządzalna, a błędów mogą być tysiące. Może nie naraz pracujemy z tysiącami błędów, ale z setkami na pewno tasków, błędów, no, zależy jak to macie w projekcie skonfigurowane. Więc bardzo ważna rzecz to jest tytuł błędu. Kolejna ważna rzecz, no to jest kto zgłosił, kiedy zgłosił, ale to jeżeli macie backtrackery dobre, no to powinno być automatycznie zapisane. Opis błędu z minimum w tych trzech aspektach, tak, co robiłem, co dostałem, czego się spodziewałem. Jeżeli jesteście profesjonalnymi testerami, to wszelkiego rodzaju screenshoty, które możecie tam rzucić, ewentualnie filmik, ewentualnie logi, jeżeli możecie podać dane testowe, dlatego że jak dane testowe, no to i link do przypadku testowego. Jeżeli wykonywaliście test i ten test sfejlował i zgłaszacie błąd na podstawie sfejlowanego testu, no to w tym momencie dobrze jest połączyć to z przypadkiem testowym, dlatego że jeżeli tester, to programista to naprawi ten błąd, czy jemu, że tak stwierdzi, że naprawił, to trzeba go potem zretestować i żeby zretestować, trzeba wykonać dany przypadek testowy. Lepiej go nie szukać. Jeżeli macie Jira czy dowolne narzędzie Jira podobne, to zlinkowanie błędu z przypadkiem testowym powinno być łatwe. I dwa następne pola, które są ważne, to jest waga i priorytet. Często w projektach łączy się wagę i priorytet. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to jest OK. Przy czym generalnie waga to oznacza, jak system bardzo jest zepsuty, a priorytet oznacza, jak szybko system powinien być naprawiony, jak szybko ten błąd powinien zostać naprawiony. To nie jest to samo. Bo może być błąd, który jest błahy, który jest literówką albo który jest, nie wiem, złym obrazkiem, ale jeżeli ten obrazek to jest logotyp waszego klienta, no to raczej trzeba go szybko naprawić. Mimo że priorytet czy zepsucie tego systemu jest stosunkowo błahe. Dane nie są zniszczone. Tak, najgorzej to jak system niszczy dane, no to jest wtedy FUBAR, tak, to no nie będę rozwijał skrótu. FUBAR jest skrótem z Marines, możecie sobie poszukać. Często spotykany skrót, bardzo ciekawy się rozwija. Także co my tu jeszcze mamy? No, czyli opis, waga, priorytet, albo waga i priorytet razem, screenshoty, no wszystkie dane, tak, dane testowe, dlatego że bardzo często anomalie wynikają ze złej obsługi konkretnych danych testowych. No i wtedy jak deweloper czy analityk, który analizuje, ma dane testowe, no to jest w stanie powtórzyć dany test, powtórzyć dane kroki. To by było z grubsza tyle z tych ważnych rzeczy, które trzeba zawrzeć, które każdy tester profesjonalny obowiązkowo musi. Jeżeli jakby nie jesteście profesjonalnymi testerami, no to przynajmniej te trzy aspekty, o których mówiłem, ich się trzymajcie. Podam teraz, już prawie na zakończenie, podam jedną taką antyhistorię, o której słyszałem. W jednej z organizacji był projekt powiedzmy HR-owy, jakiegoś tam systemu wspierającego dział HR i szef działu HR zdecydował, że nie będzie uczył swoich ludzi na potrzeby testów akceptacyjnych wpisywania błędów do backtrackera i testy akceptacyjne odbywały się tam tak, że przed testami kierownik testów ze strony projektu i kierownik tego działu HR drukowali formularze z testami, jakieś tam Wordowe czy Excelowe, na kartkach, rozdawali swoim ludziom i ludzie robili testy zgodnie, tam odptaszkowywali oczywiście te kroki, które przeszły. Jeżeli znajdowali jakiś błąd, no to
zapisywali długopisem odręcznie na marginesie. No i co? Jakie to jest zgłoszenie błędu? Tak, no, ile oni mogli tam zapisać? No, w każdym razie proces dalej był taki, że ten kierownik testów i kierownik działu HR po godzinach przepisywali to odręczne pismo tych swoich ludzi, mniej lub bardziej zrozumiałe, do backtrackera. Nie polecam. Nie polecam. Naprawdę robiliśmy szkolenie u jednego z ubezpieczycieli z chyba nawet z obsługi testlinka, a nie, testlink nie jest do zgłaszania błędów. Szkolenie z testlinka zajęło nam 4 godziny, tak żeby zespół przeszkolić z tego, jak używać testlinka, a nie, przepraszam, raportowali tam wyniki testów, pass-fail. A przeszkolenie ludzi ze zgłaszania błędów plus zrobienie formatki to naprawdę jest 15-20 minut. Ta inwestycja się zwraca, bo macie te błędy bardziej actionable, tak? Czyli takie bardziej procesowalne w dalszym. Na koniec jeszcze mojego wystąpienia dzisiejszego. Parę słów na temat tego, to znaczy kto procesuje, tak? Bo że ono być procesowalny, to okej, to tutaj tłumaczyłem. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, mam nadzieję, że Was przekonałem, że warto w to inwestować, nieważne, czy macie profesjonalnych, czy nieprofesjonalnych testerów, czy zawodowych, niezawodowych, może tak, bo nieprofesjonalnych to tak brzmi trochę pejoratywnie może i lekceważąco. Tu nie o to chodzi o to, że oni są nieprofesjonalni, czy coś źle robią, nie, tylko że nie zostali przygotowani, nie są z zawodu testerami. Dobra, ale wracając, co się dzieje dalej z tymi zgłoszeniami? To trzeba dogadać w projekcie. To jest jedna z dwóch głównych rzeczy, które ja zawsze jako kierownik testów dogadywałem w projektach. Jedna to są wersje, no wersjonowanie i skąd testerzy mają wiedzieć, jaka jest wersja. A no, przepraszam, zapomniałem o tym, że wersja jest też jednym z ważnych elementów zgłoszenia. Tak, dlatego że w projektach zwykle jest wiele wersji. I jeżeli deweloper dostaje zgłoszenie, to musi wiedzieć, na jakiej wersji zostało ono, ta anomalia została zaobserwowana, bo inaczej on nie wie, tak on ma 3 brancze, 4 brancze, 5 branczy, no i co, zacznie grzebać w kodzie, to w którym branczu w tym kodzie ma zacząć grzebać? Wobec tego tutaj nie powinienem był to zapomnieć, uzupełniam niniejszym, wersja też jest bardzo ważnym, jednym z najważniejszych elementów zgłoszenia. Tak, wersja, na której została anomalia stwierdzona. Dobra, wracam teraz do tego, kto obsługuje. Czyli tak, kto może obsługiwać? Bo tutaj trzeba się dogadać. Tu nie ma jednoznacznej recepty, są przeróżne projekty. W przeróżnych projektach pracowałem. Zawsze trzeba to uzgodnić. Zawsze trzeba to uzgodnić z analitykami i z deweloperami. Tak, to są te dwie role przynajmniej, z którymi musicie uzgodnić. Dlatego że jeżeli tester pracuje w projekcie pół roku albo dłużej, to zna zespół deweloperski. Jak zna zespół deweloperski, zna zakres projektu, wie mniej więcej kto co pisał, no to może zgłosić błąd i przekierować go od razu na dewelopera. Jeżeli pracujecie w Scrumie i macie Kanbana, no to jest generalnie niedobry pomysł, dlatego że błędy wchodzą na tą pierwszą, do backlogu, na tą pierwszą kolumnę to do. Nie? No i wtedy osoba, która pierwsza będzie miała czas, no to go weźmie. Tak? Więc to jest jakby druga sytuacja. Trzecia sytuacja jest taka, gdzie mamy projekty, które są skomplikowane. Mieliśmy taki projekt dofinansowany z Unii, związany z rolnictwem, bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany i w tym projekcie każdy błąd szedł do analityka, dlatego że analityk najlepiej znał ustawy, analityk najlepiej znał system i nawet tam w projekcie było tak, że tester musiał potwierdzać swoją wiedzę u analityka, czyli tester zgłaszał błąd do analityka, analityk ten błąd kwalifikował, czy to jest, czy tę anomalię, przepraszam, kwalifikował, czy to jest rzeczywiście błąd, czy to jest change request, czy co, czy tam pomyłka testera i wysyłał w odpowiednie miejsce. Czwarta sytuacja, jaką spotkałem, to projekt, w którym było bardzo, bardzo mało czasu i wtedy
mieliśmy tak dogadane, że błędy szły do szefa developmentu. Dlatego, że niestety, jak projekty są opóźnione, to bywa tak, że deweloperzy mają do wyboru albo naprawiać błędy, albo pisać nową funkcję, nowe funkcje, które będą oddane tam w najbliższym sprincie czy przy najbliższej wersji. I tam była bardzo, bardzo mocna, nie powiem, prośba to było za słabe, było bardzo mocne wymaganie tego szefa deweloperów, który stwierdził, że my nie będziemy zarządzać jako testerzy jego zespołem, błędy idą na niego, no, a on będzie te błędy dalej rozdzielał na swoich deweloperów, operując ich czasem, tak, i decydując, czy ten błąd jest istotny do naprawienia, czy ten błąd jest nieistotny do naprawienia, jest mniej istotny niż jakaś funkcja, którą właśnie deweloper pisze. I jest jeszcze jeden taki układ w bardzo, bardzo dużych projektach. Tego, szczerze mówiąc, nie widziałem. To się nazywa triage committee, tak? Triage, jakbyście tam tego nie wiem, jak się dokładnie czyta, angielskie, nie, francuskie słowo czytane po angielsku. Triage to jest konsylium. W sylabusie jest przetłumaczone jako konsylium nad błędami, to jest znowu kalka. I to rzeczywiście jest konsylium, tak? Bo jeżeli uznajemy, że błąd to jest coś złego, jakaś choroba software'u, no to nad tym software'em, nad tym zgłoszonym błędem, czy tą zgłoszoną anomalią, jeśli ten błąd nie chce mi wyjść, mimo może, że powinien, zawsze te kolokwializmy gdzieś tam zostają, to zgłoszenie powinno być ocenione przez komitet. Tak? W ten komitet wchodzą testerzy, analitycy, może deweloperzy, przedstawiciele oczywiście, nie wszyscy, nie cały zespół, kierownik testów, może ktoś od klienta, bo czasami błędy są na tyle drogie w naprawie, że nie warto ich naprawiać. I tutaj na koniec już, po pół godziny przekroczyłem, na koniec opowiem, dobra, a i dobra, super, Beata, dzięki. Jeszcze do rzeczy, które należy zgłaszać, to środowisko, na którym wystąpił błąd, jeżeli mamy na kilku środowiskach tę samą wersję. Okej, tak, rzeczywiście, jeżeli macie duże projekty, macie kilka środowisk i tę samą wersję na wielu środowiskach, to środowisko też trzeba podać. Jeżeli interesuje Was więcej jakby elementów, które można podać, to polecam standard IEEE 1044. Tylko weźcie sobie starą wersję tego standardu, znajdźcie. Ja znalazłem dzisiaj wersję z 2009 roku i ona była już za nowa. I jedna wersja przed 2009 rokiem, nie pamiętam, który to był rok, to jest wersja standardu 1044, która zawiera wszystkie klasyfikacje, czyli wszystkie pola i dane źródłowe do tych pól. Tych pól jest około 50. Więc jeżeli ktoś lubi grzebać i lubi notować i klasyfikować i potem robić statystyki, to polecam standard IEEE 1044, tylko w bardzo starej wersji, przed 2009 rokiem. I tam będziecie mieli naprawdę mega wiele pomysłów. Tak, około 50 pól, które można do błędów, do zgłoszeń dorzucać. Też pamiętajcie tylko, że to, co napiszecie w zgłoszeniu, ktoś powinien czytać. Tak, i to będzie chyba dobre podsumowanie. Ktoś powinien czytać, bo jeżeli piszecie tylko i wyłącznie dla samego pisania, dla zgłaszania i jeszcze dodatkowy opis, jeszcze dodatkowe logi, a potem albo jeszcze potem root cause, a potem jeszcze coś, no to nikt tego nie będzie czytał, to tylko szkoda trochę waszego czasu. Są takie pola, które są write only i ja bym tego unikał, bo można lepiej spędzić czas niż wpisując w zgłoszenie rzeczy, których i tak nikt nie przeczyta. Tyle ode mnie na dzisiaj. Standardowo poproszę o komentarze i oczywiście dziękuję za te, które były. Dziękuję za to miłe powitanie. Też to potwierdzenie, że tym razem poszło dobrze i tym razem na dobrym profilu uruchomiłem stream, ale dzisiaj pilnowała mnie Marta. Dzięki, Marta. I w takim razie poczekam jeszcze chwilę na komentarze, ewentualnie dodatkowe pytania. A w międzyczasie prośba, jeżeli Wam się podobają te live'y, to dajcie znać.
Jeżeli któreś z Wam się tam na naszych stronach na YouTubie spodobały, to też zalajkujcie. Nam to pomaga potem dobierać tematy, więc jeżeli któreś tematy Was interesują konkretnie, no to obejrzyjcie, tak? Oczywiście my zobaczymy, ile rzeczy zostało obejrzanych, wtedy będziemy mogli celować w te tematy, które są tak naprawdę dla Was interesujące. Dobrze, nie widzę komentarzy. Dziękuję za dzisiaj w takim razie i do zobaczenia za tydzień i dobrej nocy.